Salon polityczny trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Marek Sawicki, PSL trzecia droga, marszałek senior, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Ma pan jakieś informacje, domniemania, podejrzenia co do tego, czy pan był obiektem inwigilacji Pegasusem? Ja, skromny człowiek, chłopak ze wsi, gdzieś no, by się interesowali. Nie no, są, ale podobno tak. było takie jedno wielkie więc może nawet biednym, nie, bied, nie biednym, skromnym chłopakiem nie, ze wsi. To nie jest problem w tym, czy byłem, czy nie byłem pockiewany. Problem jest zupełnie w czym innym. Jeśli Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznaje, że pozyskane w ten sposób materiały są nielegalne, jeśli nie było atestacji dla tego programu przez ABW, jeśli został kupiony ze środków niebudżetowych, dla CBA, tylko środków Funduszu Sprawiedliwości, to jest aż nadto przyczyn do tego, żeby się to sprawą na poważnie zająć. A jeśli był wykorzystywany do inwigilacji polityków i opozycji i własnych, to to już jest upadek demokracji. Ale kończąc wątek pana, że tak powiem, dzwonił pan do ministra Tomasza Siemoniaka z takim nie, pytaniem? Nie, nie dzwoniłem do ministra Mariusza Kamińskiego, nie pytałem go o to, czy, tym, czy pytam o pana słuchał. Siemoniaka. Czy, czy, czy słuchał. Bo jest dysponentem na części informacji, się, się nie muszę, muszę panią zaskoczyć, dłużej znam ministra Kamińskiego niż ministra Siemoniaka, jeśli chodzi o politykę, bo on także swego czasu w moim okręgu wyborczym, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, że tak powiem... Yy, Prowadził politykę. W związku z tym, gdybym miał już dzwonić, to bym zadzwonił bezpośrednio do dysponenta urządzenia, a nie do pana Sioniaka. Czyli nie jest pan zainteresowany, spokojnie pan czeka na wyniki prac Komisji Śledczej i nikt raczej pana przed Komisję nie wzywa. Otóż poniedziałek nikt nie może spokojnie czekać na wyniki tego postępowania, dlatego że w stosunku do dwóch wcześniej powołanych komisji. Czy to tej do spraw wyborów kopertowych, czy poprzedniej, to ta będzie rzeczywiście komisją kluczową, jeśli chodzi o system demokracji w Polsce po 33 latach niepodległości. Panie ministrze, rolnicy przełożyli zablokowanie Warszawy o tydzień, ale dzisiaj, jeśli chodzi o protesty, można powiedzieć, dzień jak co dzień, ale jeszcze bardziej. Intensywny tych protestów ma być według różnych źródeł od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Gdzie nie gdzie do rolników dołączają myśliwi, a panowie z kierownictwa ministerstwa mówią, że właśnie to oni popierają ten protest. To może te wszystkie protesty powinny się właściwie odbywać w Brukseli? Otóż panie tak, to jest swoisty audyt wystawiony przez rolników nie tylko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim komisarzowi Wojciechowi wspólnej Wojciechowski. i wspólnej polityce rolnej. Dlatego, że wielokrotnie komisarz Wojciechowski informował opinię publiczno-europejską, jak to wspaniale zawróci europejskie rolnictwo do czasów lat 70. Ekologizacji, ekoschematów. Tylko to, co wcześniej rolnicy robili w sposób naturalny, bo to wynikało z ich wie... I potrzeb racjonalnego gospodarowania, o no tyle teraz muszą to wszystko dokumentować w różnego rodzaju sprawozdaniach, zdjęciach, etc. Więc ta biurokracja, która zabija rolników, po prostu. Ale nie tylko w tej sprawie jest ten protest. Ten protest jest także w związku z napływem towarów z Ukrainy. Tak, ten protest jest w związku z napływem towarów z Ukrainy i tu znów dwa lata kompletnie niewykorzystane. Przypomnę, Rumunia, Bułgaria też miała ten sam problem. Oni sięgnęli po środki unijne, oni zwiększyli przepustowość swoich kolei portów co najmniej trzykrotnie. Oni mają dwustronne porozumienia między Ukrainą a Bułgarią i Rumunią. Niestety w Polsce ani nie sięgnięto po środki unijne na zwiększenie przepustowości i tranzytowości produktów ukraińskich, ani też nie ma takiej umowy dwustronnej, więc no dobrze, mam nadzieję, ale co że może w ciągu zrobić... Właśnie, dwóch... co może zrobić polski rząd niezależnie od polityki unijnej i decyzji Komisji Europejskiej? Otóż, pani redaktor, polski rząd może zrobić... Yy wiele, więc może dogadać tę kwestię umowy dwustronnej, może sięgnąć ponownie po środki unijne w zakresie zwiększenia przepustowości polskich kolei i polskich portów, ale nade wszystko to, co powinien zrobić premier Donald Tusk. Powinien dzisiaj natychmiast zażądać od Komisji Europejskiej minimum 4 miliardów euro na opróżnienie magazynów nie tylko polskich, ale i europejskich z nadwyżek. To pszenicy, dlaczego tego nie robi, rzepaku, jeżeli ukurydzy. powinien natychmiast to zrobić? Myślę, że dzisiaj to zrobi, że dzisiaj będzie posiedzenie rządu, które będzie również temu poświęcone. Bo jeśli nie będzie w tej sprawie decyzji Komisji do końca tygodnia, to będę bardzo mocno zachęcał ministra Hetmana, polski rząd, do tego, żeby w pełni zablokowali granicę ukraińską, a nie rozszerzali tylko listę produktów, które tym embargiem są objęte. No i Krzysztof Hetman dzisiaj wypowiadał się bodaj w radiu Z i powiedział, że on właściwie popiera to żądanie Prawa i Sprawiedliwości wyrażone wczoraj całkowitego embarga na produkty rolne Panie z Ukrainy. Redaktor, Proszę mi nie przywoływać żądań Prawa i Sprawiedliwości, bo poziom hipokryzji, zarówno pana Telusa, jak i pana Wojciechowskiego, jak i pana Kowalczyka, którzy tego bigosu naważyli w tej sprawie przez dwa lata nie robili nic, jest po prostu zastraszający. Oni. Muszę tak powiem, powinni skorzystać z okazji i w tej sprawie zwyczajnie zamilczeć. Natomiast prawdą jest, że. No chwalą można... się, że oni wprowadzili embargo tylko na cztery produkty. No tak tylko naprawdę... na cztery produkty i wielokrotnie mówiłem, że nawet nie, roz... nie, nie wiedzieli, że tylko dwa zboża, bo słonecznik i rzepak to nie są zboża. Ale już produkty przetworzone z tych czterech rodzajów roślin były normalnie na polskim rynku obecne. Ba, oni kompletnie nie uszczelnili służb. Oni to, co również pisał do yy, europosłów, jeszcze w lutym ubiegłego roku komisarz Wojciechowski on wręcz w piśmie stwierdził że import z produktów żywnościowych z Ukrainy wobec obniżenia plonów europejskich pomoże Europie i rolnikom europejskim, a nie zaszkodzi. Te dokumenty zostaną upublicznione, więc tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że diagnoza ze strony Komisji, Komisarza i Rządu Prawa i Sprawiedliwości była taka, że w 2022 roku przy rosnącej drastycznie inflacji warto wpuścić trochę produktów ukraińskich, żeby. Ten inflację przynajmniej w cenach żywności nieco obniżyć, a to się rozlało w ilości, której nawet oni się nie spodziewali. A to jeszcze a propos tego, co Pan powiedział, że Donald Tusk powinien wystąpić do Unii o 4 miliardy, na pomoc rolnikom, na opróżnienie magazynów, przede wszystkim zboża. Zboża ukraińskiego, czy w ogóle zboża, które. Zboża w ogóle, które już w tej chwili jest w Europie. Mm. Bo, Panie redaktor, my mamy w mojej ocenie około 20 milionów ton nadwyżki pszenicy, kukurydzy i żapaku łącznie. Czyli Jeśli... na opróżnienie, ale nie na wyrzucenie do morza, nie, tylko na przekazanie nie, nie. No, krajom afrykańskim. Pani redaktor, przykład. wielokrotnie mówię o tym tu także w tym programie. Co najmniej od dwóch lat informuję, że z ośmiu, ponad 8 miliardów ludzi na świecie miliard głoduje. I ta bogata, syta, tłusta Europa, także Stany Zjednoczone muszą zrozumieć, że jeśli części żywności, którą produkują w nadmiarze, nie przeniosą, nie przewiozą, nie przekażą tym regionom głodującym, to ci głodni przyjdą do nas i sami sobie ją wezmą, przy, przy przychodzą I, i zarzucają nas czapkami. Więc czas najwyższy. Znaleźliśmy 50 miliardów na pomoc wojenną Ukrainie i chwała, bo to się należy. No to nie można znaleźć 4 miliardów na to, żeby rozładować rynek, bo pani redaktor, to już nie tylko kwestia ceny, bo ceny reguluje świat, ale to jest kwestia tego, Dlatego, że magazyny są pełne. I nikt od rolników kupić nie chce w tej chwili ani pszenicy, ani kukurydzy, ani, ani rzepaku. I w związku z tym, jeśli tych magazynów do żniw się nie opróżnia. w Polsce, w mojej cenie, nadwyżka to jest w granicach 7-8 milionów ton, w Europie ponad 20, jeśli tego się nie opróżni, a na to naprawdę nie trzeba wiele 4, góra, 5 miliardów euro. Bardzo mi przykro, ale znowu przywołam człowieka PiSu, czyli Roberta Telusa, który mówi, że on nie będzie krytykował ministra Czesława Siekierskiego, bo on się stał, ale mu nie pomaga Donald Tusk. Rzeczywiście tak jest? No tak, to jest taki system funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, kiedy różnili się między Solidarną Polską w zakresie krajowego planu odbudowy, to oni Solidarna Polska nie krytykowali przecież Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, tylko krytykowali Unię Europejską. No dobrze, ale, bo tamta może, była ale może podba. rzeczywiście, ale może rzeczywiście Donald Tusk powinien był wcześniej wystąpić o te 4 miliardy. Otóż, pani redaktor, w mojej ocenie. Kluczem do rozwiązania są relacje Donald Tusk-Ursula von der Leyen. Do tego Która komisarz Wojciechowski, będzie w Dąbrowski. tym tygodniu w Polsce, ja do, tego, do, tego, do tego komisarz Dąbrowski, komisarz do spraw finansów Unii Europejskiej i naprawdę znalezienie 4-5 miliardów euro w Unii Europejskiej na opróżnienie magazynów przed żniwami, to można zrobić w 3 miesiące. Ma wystarczające ilości środków transportowych Europa. Jeśli będzie mało europejskich, to także pomoże Ukraina, żeby te nadwyżki, które leżą w polskich magazynach, europejskich magazynach wywieźć do Afryki na Bliski Jeszcze jeden ważny element. Przecież my od kilku lat po fuzji Orlenu z Lotosem korzystamy chociażby z ropy z Arabii Saudyjskiej. Tam się nie produkuje zboża, tam się nie produkuje żywności, więc może zamiast petrodolarami płacić za tą ropę zbożem. To, co się dzieje na granicy z Polską nie dotyczy zboża, ale raczej polityki oświadczył prezydent Wołodymir Zełański w mediach społecznościowych. Nawiązując właśnie do protestów i blokad polskich rolników, yy, mówił o erozji Solidarności. Nie po raz pierwszy Załoński podaje podaje w wątpliwość polską solidarność. Czy to jest sprawiedliwe według pana? Szkoda, że prezydent Załęski przed swoimi wyborami, które nieuchronnie go czekają, zaczyna nie tylko mieszać wewnątrz własnego kraju w ramach ruchów wojskowych, ale także zaczyna wtrącać się w relacje wewnątrz polskie, bo chcę wyraźnie podkreślić, że my pomagamy i będziemy pomagać Ukrainie, ale Ukraina musi zrozumieć, że ta pomoc nie może zakłócać także naszych Naszych możliwości rozwoju, naszych możliwości gospodarczych. I jeśli pan Załęski w ten sposób sprawę traktuje, to niech dopilnuje najpierw, żeby wszystkie produkty, które od niego przychodzą na rynek europejski, spełniały europejskie wymagania. A one nie spełniają, bo wiemy doskonale o tym, że tych wymogów, które są stawiane polskim rolnikom, nie stawia się rolnikom ukraińskim. I druga rzecz, niech pan Załęski pozbędzie się korupcji i oligarchów w obszarze agroholdingów. Ja jestem przekonany, że oprócz wielkiego kapitału międzynarodowego zachodniego w tych agroholdingach także jest duży procent kapitału rosyjskiego, ukrytego kapitału rosyjskiego i że ten kapitał rzeczywiście najbardziej miesza w tym wszystkim. Inny temat, nie wiem czy na koniec, może będą inne tematy, zależy jak nam pójdzie. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział wczoraj w TVN24, że ma już osobiście dość tego i jego koleżanki i koledzy też mają dość, że głownie z Kosiniakiem, blokują prawa kobiet. Oczywiście te dwa nazwiska są symboliczne, bo tak naprawdę no na myśli miał, że państwo blokują, trzecia droga blokuje. Otóż pani redaktor, mnie interesuje protest pana Czarzastego, jeśli chodzi o mnie, Marka Sawickiego. Pan Czarzasty doskonale wie, jakie są moje poglądy w tych sprawach i niezależnie od tego, jak bardzo będzie apelował, jak bardzo będzie tupał nóżkami, to Marek Sawicki w tych sprawach poglądów nie zmieni. A jest wasz projekt, bo miał być wasz projekt dotyczący aborcji. Na dniach, że tak powiem, Panie pan go redaktor. wcześniej zapowiedział, a Później zapowiadał Krzysztof Waszyk, szef klubu. Trochę Konie... później i cały czas jeszcze był niegotowy. Konieczna... Czy jest gotowy, czy nie? Mamy projekt gotowy. Jak będzie czas na wyniesienie tych wszystkich projektów pod, pod, pod obrady Sejmu, będzie i nasz. A ten wasz zasadza się na przywrócenie kompromisu tak, tak kompromis zwanego? I coś poza i, tym? I, i, później i później referendum. Ale to już oddzielny projekt uchwały, żeby, żeby tak, wystawić referendum. Bo, bo my uważamy, że propozycja, którą w tej chwili kładzie na stół Lewica, jest to propozycja tylko i wyłącznie awantury politycznej. Bo przecież pan prezydent tego i tak nie podpisze. Ale nie tylko lewica, bo jest... jeszcze jest koalicji obywatelskiej. Tak, Projekt tak. bardzo podobny. No, bardzo podobny. No i efekt będzie taki, że tylko przedłużą całą tę procedurę o półtora roku. A mówimy, że nasza propozycja jest taka, że niewykluczone. Że kompromis aborcyjny pan prezydent podpisze, a następnie być może w referendum, skoro lewica i koalicja obywatelska twierdzi, że mają 70% poparte, to czego się boją tego referendum. A czy wyobraża pan sobie, że koalicyjne kluby z koalicji rządzącej tego waszego projektu, no naj, naj, nie najdalej, tylko najbliżej idącego, że tak powiem, nie poprą? Oczywiście, co sobie wyobrażam, tak jak wyobrażam sobie, że ja nie poprę projektów lewicy i koalicji obywatelskiej w tej sprawie. A propos kontrowersji rzeczywistych lub potencjalnych, wiele emocji budzi sprawa odchudzenia podstawy programowej, szczególnie dotyczącej nauki historii. Myśli pan, że to jest burza w szklance wody, czy rzeczywiście trzeba trzymać tutaj rękę na pulcie? Bo na razie to są propozycje ekspertów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To są, to są stałe burze, że tak powiem trwające niezależnie od tego, kto rządzi. Pamiętamy Gombrowicza i Gertycha, więc możemy różne historyczne rzeczy przypominać zawsze, jeśli zmienia się podstawy programowe, to są zwolennicy jednych rozwiązań i drugich rozwiązań. Tu musi się odbyć szeroka konsultacja, a nie, ale decyzje muszą być szybkie. Naprawdę nie może być takiego przeładowania programowego, jakie mają w tej chwili dzieci, bo ja czasami zabierając po drodze gdzieś tam ze szkół swoje wnuki czy dzieci sąsiadów, pytam o 16, o 17, jadąc gdzieś tam w Siedle czy Sokowa. Dlaczego tak późno wracę ze szkoły? No bo miałam 8 w szóstej, piątej klasie. Ja przepraszam, ja chodziłem do szkoły po i pamiętam, że siedem lekcji zdarzało się, ale w klasie siódmej, ósmej. Nie Wyszedł pan na ludzi, ale no pan normalnie, doktorem, normalnie, tych, normalnie to było, to to było 4-5 lekcji w ciągu dnia i były jakieś tam małe lekcje zadane do domu i, 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 i to funkcjonowało, więc może czas najwyższy rzeczywiście zastanowić się, jak bardziej przerzucić nauczanie i dostosowanie dostosowanie. Ja że zapytać czy trzecia droga wystawi swojego kandydata na prezydenta Warszawy, prezydentkę właściwie. Był tam pomysł trzeciej drogi, ale nie niewykluczone, że po rozmowach będzie wsparcie dla kandydata koalicji obywatelskiej. Czyli Rafał Strzaskowskiego. dziękuję bardzo. Dziękuję pana. Marek Sawicki, PESEL, trzecia droga. dnia. Do widzenia. Mimo wszystko.